Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Dzień dobry, Andrzej Wawrzyczek. Witam w programie Skawaność Ludzi. Dzisiaj melduję się z Łabęd. Za mną widać stadion ŁTS-u Łabędy przy ulicy Fiołkowej, ale wystarczy, że zrobię taki mniej więcej ruch i już za moimi plecami widać zupełnie co innego, mianowicie budynek dawnego ośrodka socjoterapii, który przez długie lata stał tutaj w Łabędach pusty i w tej chwili ma szansę na nowe życie, na to, żeby stać się gospodarzem domu warsztatów terapii zajęciowej Tęcza. Warsztatów, które do tej pory mieszkańcy mogli kojarzyć z lokalizacji w Śródmieściu przy ulicy Plewańskiej. Już wkrótce być może uda im się podopiecznym tych warsztatów wraz z opiekunami i instruktorami przenieść do właśnie tego budynku, pod warunkiem, że uda się ten budynek wcześniej wyremontować, a na to potrzebna jest niebagatelna kwota. Podopieczni mają swój własny pomysł na to, jak tą kwotę zebrać. O tym w dzisiejszym programie zapraszam bardzo serdecznie. Znajdujemy się przy ulicy Fiołkowej w Łabędach, w dawnym ośrodku socjoterapii, który będzie miał szansę wkrótce na nowe życie, nową funkcję. Tak, dostaliśmy piękny obiekt od miasta. To jest obiekt przy ulicy Fiołkowej 24 w Łabędach, po ośrodku socjoterapii z przeznaczeniem na warsztaty terapii zajęciowej, które w tej chwili są prowadzone w Gliwicach przy ulicy Plebańskiej. No, obiekt jest z ogromnym potencjałem. Według nas jest naprawdę piękny. Mamy tutaj 1100 metrów powierzchni, las za płotem, piękne boisko, więc dla naszych niepełnosprawnych wymarzone warunki do rehabilitacji. No, miasto nas nie dość, że przekazało nam ten obiekt, to też nas wsparło i dostaliśmy 80 tysięcy na remont. Natomiast no, jest to kropla w morzu naszych potrzeb. Tak naprawdę zbieramy 500 tysięcy na to, żeby wyremontować dach w tym obiekcie, na to, żeby zabezpieczyć podłogi, które no, tutaj, żeby spełniały wymogi, przepisy PPOŚ, to musimy je odpowiednio właśnie zabezpieczyć. Musimy na nowo położyć układziny. Do wymiany jest również stolarka drzwiowa. To wszystko są ogromne koszty, a te 80 tysięcy, które mamy, to w zasadzie pochłonie taka bieżąca konserwacja, czyli odmalowanie i doprowadzenie jakby obiektu do takiego stanu, żeby wyglądało ładnie i schludnie. Natomiast grubsze prace remontowe, no to musimy sami sfinansować i na to zbieramy środki. No właśnie, jak się tak przejść po tym budynku, no to widać wyraźnie te ślady wilgoci gdzieś na sufitach, związane z tym, że dach przecieka. No jest to co najmniej widoczne, że tu jest ten remont potrzebny. Tak, remont jest bardzo potrzebny. No, dach jest naprawdę priorytetowy, ponieważ on przecieka w kilku miejscach. Jest to stary dach, więc tutaj też mamy okna połaciowe, też już starego typu. Musimy zabezpieczyć więźbę dachową. Sam dach to jest koszt około 300 tysięcy złotych. No, jest tak naprawdę najważniejszy, bo cokolwiek nie zrobilibyśmy w środku, to jeśli będzie nas zalewać, to tak naprawdę te prace w tym momencie nie mają sensu. A dlaczego w ogóle potrzebna jest ta przeprowadzka? Czemu ta lokalizacja na Plebańskiej już jest niewystarczająca z jakiegoś powodu innego do wymiany? To znaczy tak, no trochę nam jest ciasno. W tej chwili mamy 43 osoby niepełnosprawne. Obiekt na Plebańskiej nie jest też dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Tutaj mamy taką możliwość. Przewidziane są tutaj toalety dla niepełnosprawnych, podjazd. A są takie potrzeby. Mamy na liście oczekujących
wspierających również osoby, które poruszają się na wózkach. No tutaj też spokój, cisza, warunki odpowiednie. Możemy otworzyć nowe pracownie. Powierzchnia jest dużo większa. Na Plebańskiej mamy w tej chwili 500 metrów, także tutaj jest jeszcze raz taka powierzchnia. Warto też wspomnieć o tym, co dobrego warsztaty terapii zajęciowej robią, jak pomagają rehabilitować osoby niepełnosprawne, o tej całej działalności artystycznej, która też gdzieś tam z tym się wiąże. Tak. No warsztaty służą rehabilitacji społecznej i zawodowej. Taka jest nasza rola. W tym roku uruchomiliśmy też pracownię aktywizacji zawodowej po to, żeby też móc ułatwić powrót czy zaistnienie naszym uczestnikom na rynku pracy. No uważam, że robimy bardzo dużo dobrego. W tej chwili mamy 9 pracowni. Mamy też właśnie pracownię teatralną, zasłużoną. Myślę, że gliwiczanie znają nas z naszych występów artystycznych, że gdzieś już zapadliśmy w świadomość. 23 kwietnia będziemy występować w forum też z naszym przedstawieniem lata 20, lata 30. Także no, moim przekonaniu robimy dużo dobrych rzeczy i myślę, że nasi uczestnicy to potwierdzają i ich rodziny też. Zginamy. Mocno, dobrze, dobrze, tylko szerzej kijek złap, szerzej kijek, szerzej, szerzej, dalej. Tutaj na tą stronę i druga rączka na tą stronę. Tak jest. I ćwiczymy, proszę. Zginamy i prostujemy. Mocno napinamy ręce, tak żebyście czuli ich napięcie. Raz i dwa. I ćwiczymy 10 razy każdy rok. Jak się podoba wam tutaj? Bo tak ogólnie bardzo mi się podoba. Wiesz, czego się nauczy, na przykład robić kamyczku i gimnastyki. Ogólnie czego się nauczę. A która z tych pracowni, które zajęcia najbardziej ci się podobają? Grupa u pani Joli Włotowicz, bo dużo mnie nauczyła mnie. Na przykład kamyczków, malowania, różnych rzeczy. Od dawna już tu uczęszczasz? No jak tu przyszłam, ja miałam 17 lat i zrobiłam urodziny 18. I to tak się tutaj trafiłam i tutaj właśnie mi się podoba. Przede mną stoi cały karton jajek pisanek tego typu jak ta, którą trzymam w ręce. Jak się coś takiego przygotowuje? Takie jajko bierze się z serwetką, się okleja, serwetkę się wycina, klei się po jajku i się nakleja. Ile mniej więcej czasu to zabiera, bo przygotowanie całego takiego kartonu to musiało jednak trochę czasu zająć? To robi parę osób już. Jak załapią, to oni też robią. Uczestnicy ze mną i z panią Jolą. Pani Jola to później ozdabia reliefem. No i jest takie jajko. Ładne. Jakie jeszcze inne przedmioty tutaj podopieczni wykonują? Czy mamy jeszcze z masy solnej wykonywane przedmioty? Nie wiem, mamy tutaj teraz takie baranki, mamy tam jeszcze pisanki. Pakujemy to do pudełeczek. Widzieliśmy też tutaj te kartki. Kartki, tak. Kartki są wyszywane albo są naklejane z różnych elementów. No i oprócz tego robimy w pracowni plastycznej obrazki z kamyczków. To one tam sobie leżą. Tutaj na przykład papuga. Tak, na przykład papuga. To w zależności od umiejętności uczestnika. No jeden potrafi zrobić taki obrazek w miesiąc, drugi na przykład kilka miesięcy, także to zależy po prostu od sprawności manualnej danego uczestnika. Część tych przedmiotów będzie można na kiermaszu nabyć. Tak. Tak. I przeznaczymy to potem na jakieś właśnie wycieczki dla naszych uczestników, na to, żeby mogli przyjemniej spędzać czas. Pani tu jest jedną z bardziej doświadczonych podopiecznych. Czym się pani tutaj zajmuje? Ja haftuję takie te obrazki, jeszcze haftuję takie różne, tego papieża też haftowałam niektóre. Potem takie inne haftujemy, takie obrazki te. I teraz, jeszcze tam będę inne haftować obrazki, dużo. Mhm.
Takie jedno serduszko to ile czasu zajmuje? A tak godzinę, takie, tak 2-3 godziny zajmują te, takie, te serduszko robione, robić. A od ilu lat już pani tutaj uczęszcza na te warsztaty? Chyba tak długo już tu jestem właśnie na tych warsztatach. Już rozumiem, to doświadczenie też wpływa na to, że szybko się udaje to robić. Są od kolegów i od koleżanek robione takie, o, tu, takie, takie hafty. I z klaczek. Tak, takie, o, takie robimy. No, tu też koleżanka robiła. Rozumiem, że widzę, motywy zwierzęce są dominujące. Tak, się robi. Tu też taki kotek. Tu kotek, o, ta koleżanka, co tam teraz siedzi, to robiła się takie, tak, o, tego kotka robiła. Jaki jest pomysł na to, żeby te pieniądze zebrać, bo z tego co wiem, jakiś pomysł jest. Mhm. Jest taki pomysł, że podjęliśmy wyzwanie, w którym wezmą uczestnicy warsztatów naszych udział, no i będziemy do tego wyzwania nominować kolejne osoby, które mam nadzieję, że wezmą w nim udział i prosimy, żeby każda osoba, która będzie chciała wesprzeć nas, która będzie chciała udział wziąć w wyzwaniu, żeby wpłaciła na konto fundacji na warsztaty terapii zajęciowej przynajmniej 10 zł, a być może będą chętni, żeby wpłacić wielokrotność tej kwoty. Jeśli mówimy o tym, że potrzeba 500 tysięcy, to tych 10-złotowych symbolicznych cegiełek będzie trzeba bardzo dużo. Tak, będzie trzeba bardzo dużo, dlatego liczymy na to, że no, pokazując obiekt i pokazując warunki, które są teraz, jakby poruszymy serca dobrych ludzi i będą chętni wpłacać wielokrotność tej kwoty. Mówiliśmy w trakcie rozmowy tam jeszcze w środku w budynku o wyzwaniu, jakie warsztaty terapii zajęciowej Tęcza chcą rzucić swoim partnerom i też wszystkim mieszkańcom Gliwic i być może nie tylko Gliwic. Co to konkretnie będzie za wyzwanie? Tak, postanowiliśmy rzucić wyzwanie. Mamy nadzieję, że rzesza ludzi je podejmie. Spotkaliśmy się dzisiaj na Fiołkowej 24. Pogoda nam sprzyja. Mamy piękny, słoneczny dzień. No i zapraszamy do wyzwania. Wyzwanie polega na tym, że 8 naszych uczestników i 2 instruktorów wykona za chwilkę 10 przysiadów. Ta 10 jest symboliczna, bo prosimy o to, żeby wpłacać 10 na konto warsztatów terapii zajęciowej albo wielokrotność tej 10. I robimy przysiady z łyżką w ustach. Na tej łyżce znajduje się jajko. To jajko gdzieś tam po drodze zaistniało, ponieważ nasz slogan to nie są jaja, zbieramy na remont. Także to nie są jaja, zbieramy na remont. Prosimy o wsparcie. Na koniec wyzwania nasi właśnie zawodnicy będą nominować naszych przyjaciół, partnerów. Mamy nadzieję, że podbijemy internet i że wiele osób przyłączy się do tego wyzwania. Kibice przygotowują się do odliczania, tak? Łyżka do buzi, raz! Wszyscy mają? Jajko na łyżce, podtrzymaj Justyna. I uwaga, jajko na łyżkę. Uwaga, zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Karteczki, po kolei. Nominujemy do wyzwania firmę Marko, Centrum Handlowe Forum, Kwiaciarnię Róża,
firmę Fluoresa w Gliwicach, Night Runnersów, zespół szkół imieniem Janusza Korczaka w Gliwicach, sklep biegacza, miejską bibliotekę publiczną w Gliwicach, zespół szkół ogólnokształcących numer 13 oraz stowarzyszenie Podajmy sobie ręce. Stoimy przed waszym nowym domem, można powiedzieć, natomiast ten dom jeszcze troszeczkę potrzebuje wkładu pracy i środków, żeby już być taki, no, pełną gębą, tak, takie dom przez duże D. Takie duże, by duże przedsięwzięcie, to trzeba jeszcze pieniądze trzeba dać, trzeba jeszcze remont zrobić, jeszcze trzeba tam dużo, żebyśmy tam mogli tu być, no, na tych warsztatach nowych, no. I w tym celu postanowiliście rzucić wyzwanie mieszkańcom Gliwic. Tak, jakby my tak z naszych kieszonkowych, przypuśćmy, że my przeznaczyli nasze kieszonkowe na te naszą pracę, na te warsztaty, no to by nie wiemy, ile musiałoby uczestników. My plus jeszcze instruktorzy by musieli się dołożyć. To by musiało być dużo tych pieniążków. Dlatego macie nadzieję, że mieszkańcy was wspomogą. Tak, co wspomogą nam na przykład. A to co? Ja chcę, żeby ludzie wspierali dla nas na warsztaty. Bo ja bym chciała chodzić tu do Łaby. I ja bardzo mi się podoba. Właśnie, tu jest... Słyszałem, że tam na Plebańskiej już nie macie miejsca za bardzo. Nie ma. Niestety nie ma już miejsca. Nie ma. My się tak ciśniemy. Tak się rozlatuje, że o mało by tam nam się nie zleciało nic, ale jeszcze tam możemy dotrwać do końca i potem będziemy tu chodzić na te drugie warsztaty tutaj. Czy nam się będzie podobać, to zobaczymy w przyszłości. O, tak się można powiedzieć. O, no. Nowy budynek to będzie też szansa na nowe pracownie, nowe zajęcia. Zgadza się, na nasze nowe pracownie, a poza tym ten budynek, co my chodzimy, to już ma powyżej setki. To jeszcze trochę to się rozpadnie. Mieliście na pewno okazję już zobaczyć ten nowy budynek, jak się wam podoba? Bardzo ładny jest, podoba się bardzo. Taka przyjazna, cicha okolica? Tak, przyjazna, cicha okolica. Nie ma tak tyle hałasu od... I aut. Boisko mamy, no, i grilla, i będziemy grać w piłkę. Będziemy chodzić na takie małe grzybki, będziemy chodzić też do lasu. Jak pani Ewa się zgodzi, jak inni, którzy się zgodzą, to będziemy na grzybki chodzić, będziemy tu sobie piłkę grać. A Urodka nie chcesz posadzić tutaj? Na przykład jak pani Dorota się zgodzi, to możemy tutaj robić śniadanie pierwsze i kawę. I tylko pozazdrościć i czekać na to, aż to wyzwanie zostanie podchwycone przez mieszkańców. Bardzo chciałbym, żeby wszyscy ludzie, którzy będą słuchać nas, chciałbym poprosić o finansowe wsparcie na te warsztaty, bo wszystkim się należy wypoczynek, praca, rehabilitacja i wszystko, co najlepsze. Nie są jaja wspierane! Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.